Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani przyjaciele, oblubieńca. Wczoraj niestety nie udało mi się nagrać filmiku. Szkoła zbyt długo mnie zatrzymała w moim pokoju na zdalnym nauczaniu. Dziś chcę Was zaprosić do modlitwy Ewangelii Łukasza. Otwórzmy nasze Pismo Święte na pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza i będziemy modlili się od wersetu 41. Dziś jest sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu. Jutro niedziela palmowa i rozpoczyna się Wielki Tydzień. W tym roku możemy mieć wrażenie, że cały nasz Wielki Post jest jednym wielkim tygodniem. Że Jezus już dawno jest w ciemnicy. Że Jezus jest dawno nam odebrany. Chcemy w pierwszą sobotę miesiąca spojrzeć na to wszystko, czego doświadczamy oczami wiary, jak Maryja. I dlatego zapraszam Cię, abyśmy pomodlili się tymi słowami Ewangelii. Duch Święty napełnił Elżbietę, wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Maryja pozostała u niej. Jezu, Słowo, Ty stałeś się ciałem w łonie Matki Maryi. Chcę dzisiaj prosić ją o to, aby przyszła do mojego życia. Chcę się jej zawierzyć. Aby ona mnie uczyła ufać Tobie, wierzyć w to, że chociaż dzisiaj doświadczam tego Wielkiego Postu, bardzo Wielkiego Postu, to dzisiaj ufam i wierzę. Jak Maryja chce wierzyć, chcę uczyć się od niej. Maryjo, zapraszam Cię do mojego życia, abyś postawiła swoje nogi, swoje stopy w moim życiu. Abyś chodziła ze mną po moim domu. Abyś szła ze mną do kościoła. Abyś była ze mną w mojej posłudze, w mojej pracy, w moim odpoczynku, w moich relacjach, w mojej rodzinie. Maryjo, zapraszam Cię do tego wszystkiego. Chcę uczyć się wiary od Ciebie. Choć dziś odczuwam wielkie niepewności, wielkie lęki, to chcę tak jak Ty wielbić całą duszą mojego Pana i radować się w Bogu moim Zbawcy, bo wielkie rzeczy mi czyni. Wielkie i dobre rzeczy, choć czasem trudne. Maryjo, chcę zaufać jak Ty. Przyjdź i otocz mnie płaszczem swojej opieki. Weź mnie na ręce. Weź mnie za rękę i prowadź do swego Syna Jezusa, abym lepiej Go poznawał. Bądź uwielbiony, Jezu, Słowo, przez Maryję, przez moje skromne uwielbienie, które Maryja niech zaniesie przed Twój święty tron. Maryjo, Matko wielkiego zawierzenia, oddajemy się Tobie bez zastrzeżeń. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Pozdrawiam, kochani przyjaciele Lubomirza. Tęsknię za Wami. Hej!